Cześć, dzisiaj jesteśmy we Wrotka Music Cafe Club w Radlinie. Ja jestem Przemek Domański, a to jest Edshop TV. W tym odcinku nauczymy się podstaw jazdy na wrotkach. Jazda do przodu. W jeździe do przodu palce powinny być ustawione na zewnątrz, kolana ugięte, a tułów pochylony delikatnie w przód. Tak samo jak na rolkach, odbijamy się bokiem, nie zapominając o uginaniu kolan. Przysiad. W przysiadzie dajemy ramiona w przód, następnie uginamy kolana. Nogi powinny być ustawione równolegle, mniej więcej na szerokość bioder. Im niżej siadamy, tym dalej musimy wysuwać ramiona w przód. Beczka. W beczce palce rozjeżdżają się na zewnątrz, następnie ściągam je do środka. Kiedy nogi są blisko siebie, uginam kolana, następnie delikatnie je prostuję, kiedy nogi się rozjeżdżają i ponownie uginam, gdy wracają do pozycji początkowej. Pozwala to na odbicie się. Jazda tyłem. W jeździe tyłem istotne jest ustawienie palców do środka, pochylenie się delikatnie w przód i ugięcie kolan. Następnie przechodzimy z nogi na nogę i staramy się odbić bokiem. Gdy opanujemy już ten podstawowy krok, możemy starać się zwiększać odbicia. Odbijać można się również bez podnoszenia nogi, tylko przenosząc ciężar ciała. Pamiętacie beczkę? Można ją też pojechać tyłem. W najprostszym podskoku z dwóch nóg kolana powinny być ugięte, tułów lekko pochylony w przód, ramiona z przodu, wybijamy się z dwóch nóg. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek.